Chciałam też powiedzieć, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Ja codziennie rano wożę dziecko do żłobka na 8. No i tego dnia tak samo zawiozłam Jankę do żłobka. I zazwyczaj wracam do domu, bo jeszcze 2 godziny zostaję do pracy. Ale tego dnia tak się nie stało, pojechałam do tej pracy od razu. Zamknęłam się od środka i zaczęłam się modlić. Modliłam się do tej 10:00. Był dobry czas dla mnie z Bogiem, bo czułam się tak wyjątkowo szczęśliwa, słuchajcie, jak nigdy. Olejek radości wylał Bóg na mnie, bo zrobiłam sobie śniadanie, słuchajcie, jadłam, cieszyłam się, wyglądałam sobie przez okno, była mnie na zworze. Moje biurko jest zasadowane tak, że widzę właśnie w okno, mam takie widoki. Patrzcie, siedzi pani do mnie teraz po 10:00, klientka, na rowerze, słuchajcie. Parkuję ten rower, chodzi do sklepu. Ja się jakoś dziwnie poczułam. Wiedziałam, że coś się wydarzy, tylko nie wiedziałam co. Było to tak coś dziwnego. Ta pani była bardzo pokrzywiona, głowę miała na bok, kulała. Nogi takie jakby powichrowane, dlatego pani na tym rowerze przyjechała, bo we własnych siłach by nie doszła. Zapytała mnie, gdzie jest półka z rozmiarem. Pokazała mi. Ona do niej podeszła. Brała te buty w ręce i rzucała jej, nie odkładała jej na miejsce, tylko jej rzucała na tą bułkę. Że ona się przewracała tak na inne buty i nie wiedziałam, co mam zrobić. Mówię, kurde, tak trochę się jej wystraszyłam. Wyglądała dziwnie. No i zachowała się tak, no, agresywnie, tak, bo podeszła do mnie i bez nic nie mówiłam, tylko po prostu poprawiałam te buty. Ona brała kolejne i tak odrzucała, a jak chodziłam tak jakby, tak bokiem obok niej poprawiałam te buty. No i w końcu mówię, może pani pomogę, jakie pani te buty potrzebuje, bo nie było z nią komunikacji żadnej, bo ona też pod nosem sobie tam, no i te brzydkie słowa też padały. Ona, że potrzebuje buty na wyjście, a nie bezflakowe, wszystko do wszystkiego, tylko mają być jedne. Ale nie ma takich butów, wiecie, że jak są albo sportowe, to nie ma obcasa i tak dalej, jak są amerykańskie, to są fleki, tak? No ale miałam taki model buta fajny, taki. Taką suweczkę, mówię, może jej się spodoba. Obaczane i stopy, te stopy też takie nie w tą stronę, jeszcze te haluksy, no ogromne, ogromne. Dała mi tego buta i mówi do niej, że to jest najlepszy but, jaki mam w sklepie. Jeżeli on nie będziesz pasował, to nie mam co pani zaproponować. Słuchajcie, ona zakłada i tak krzyczy, zresztą znowu brzydkie słowa padają, nie? Ja się odwróciłam, mówię, no dobrze, już po prostu zaczęła mnie atakować. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale ja się wróciłam do tej pani. Próbowałam takich twarz spojrzeć, ale ona tak trochę pokrzywiona w oczy i powiedziałam do niej, że nie popsujesz mi dnia, bo ja ci jestem tak szczęśliwa, że co nie powiesz, nie popsujesz mi tego dnia. I tak próbowałam odmaszerować i słyszę od niej, no, biorę te buty. Słuchajcie, idę na zaplecze po lewego butę, zakładam, ona go bierze. No i w końcu do portfela, ile te buty kosztują? Ja nie Boże, także chciałam 230, chociaż nie mam takich cen, mamy dużo większe. Chciałam po prostu już ją tak pobłogosławić, żeby wzięła i poszła sobie, tak? No i ona do tego portfela, słuchajcie, ona ma 200 zł. No i tak, no, tam brzydkie pipi, tam do siebie gada, że ona ma tylko 200 zł, że ona będzie musiała znowu tu przyjechać, że znowu coś tam. Ja mówię, nie, ja pani ją opuszczę, te 200 zł. A ona do mnie, nie. Wiecie, grzebie w tym portfelu i takie drobniaki, 20 zł jeszcze wygrzebała. Ja mówię, to już starczy, już mówię, nie trzeba. I wyszła. Zapłaciła, wyszła i uśmiechnęła się, słuchajcie, na koniec. I ja zrozumiałam, że coś się duchowego wtedy wydarzyło. Po niej miałam tak dobry dzień, pełno ludzi takich bardzo dobrych, które dużo mnie błogosławili. I nie wyprowadziła mnie z równowagi, wzięłam autorytet nad nią. Gdzie, no, pierwsze wrażenie było takie, że wiedziałam, po co przyszła, tak? Ja to czułam od razu. To chciałam powiedzieć. Jeszcze jedno świadectwo. Parę lat temu chorowałam na nowotwór, czerniaka miałam go na szyi. No i leczyłam się onkologicznie, jeździłam na onkologię. I przez tą pandemię nie byłam badana prawie 2 lata. No bo też byłam w ciąży, później ta pandemia, do tych... Ja zresztą wierzę w to, że jestem zdrowa, zresztą nie chodziłam do tych lekarzy. Ale że czeka mnie operacja w listopadzie, to musiałam badania porobić. No i zrobili mi USG szyi i wykryto u mnie guzy na tej szyi. Tak mi lekarz powiedział, że pani doktor mnie wykryła guzy.
Ja oczywiście się nie zgodziłam z tymi łzami, ale słuchajcie, wróciłam do domu i takie, poczułam taki jakby smutek, taki, przypomniało mi się te stare czasy, jak ja chorowałam. No tak jakby cały czas w głowie przychodziła ta choroba, wracała to do mnie. I tak noc też wyglądała, że w nocy się obudziłam i diabłowi próbowało szukać, że on zawsze z tym starym przychodzi, tak? Że ja mam ten nowotwór, że on się te głosy pojawił, to są nowotworowe. I na drugi dzień rano znowu te dzieci wiozłam do szkoły i tylko do żłobka. I usłyszałam głos w samochodzie, przecież ja mieszkam w tobie. Ty nie możesz być chora. Jak to jest możliwe, jak ja zajmuję całe twoje ciało? Popłakałam się, słuchajcie, jechałam do tego żłobka, cała zapłakana. W windzie tam, w tym żłobku się na mnie dziwnie patrzyli, bo no, rozmazałam się, nie zauważyłam tego. Potwierdzenie mam od Boga, że jestem zdrowa. Pójdę na te badania, po to tylko, żeby świadectwo, że Bóg jest wielki. Dziękuję.